zastanawiasz się, co oznacza twój sen? Czy kryje się w nim jakieś ostrzeżenie? A może zwiastunem zbliżających się sukcesów? Jeśli tak, to świetnie trafiłeś, bo dzisiejszym gościem jest specjalistka od snów, Edyta Cieślik. Agnieszka Fałat, witam i zapraszam na kolejny odcinek Świata, którego nie widzimy. Witam cię, Edytko. Witam, bardzo serdecznie, ja również witam. Dziękuję, że zechciałaś przyjąć zaproszenie do naszego programu. Moje pierwsze pytanie. Czym są sny? Sny to jest taka pierwsza podpowiedź jakby z innego świata. Przychodzi do nas codziennie w zasadzie w snach. Nie każdy go od razu czuje, nie od razu widzi. Natomiast jak dobrze się z nim popracuje, to jest podpowiedź jakby z wszechświatów. Tylko trzeba otworzyć taki list, zobaczyć, co tam jest przeczytane, zrozumieć, interpretować i ma się podpowiedź. Przybliż naszym widzom, jak rozumiesz, inny świat. Właśnie, świat, którego nie widzimy. To znaczy nie widzimy go może takim normalnym, jednym ze zmysłów, które są oczy. Tak? Oczy widzą to, co jest postrzegane w naturze fizycznej. Natomiast mamy jeszcze inne zmysły, między innymi oczy i uszy, tak? Przede wszystkim, więc niektórzy są czuciowcami, czują. Ja też to poniekąd mam. Natomiast sny jest specyficzny sposób informacji, który dostajemy, aby lepiej nam się funkcjonowało w świecie. To, co nie widzimy właśnie, to, co nie podpowie nam nikt inny, nawet czasami nasza intuicja, często płata figla i w sercu gdzieś w duszy czujemy, o, miało być tak, ale czuję inaczej. I wtedy w tym momencie, jak go dobrze poprosisz, to w czasie snu przychodzi sen. Jako podpowiedź, wskazówka, drogowskaz, jakkolwiek i cokolwiek to znaczy, może być to zapowiedź czegoś dobrego lub wręcz odwrotnie, ale czyli bardzo pomaga. Możemy to zrozumieć jako komunikacja z naszą duszą. Ależ oczywiście, jak najbardziej. Czy jesteśmy w takim razie w stanie zinterpretować nawet najdziwniejszy sen? Możemy. Możemy, ponieważ sny pojawiają się już od wczesnych lat. Wręcz przeciwnie bym powiedziała, nie tylko lat, które już są po urodzeniu, czyli mamy ten wiek swój oczywiście, który dojrzewamy od dziecka. Natomiast jeden z mądrych naukowców, znaczy na pewno nie jeden, tylko robiono badania, że w wieku płodowym dzieci mając 23 tygodnie już śnią. Czyli jest to jakby pierwszy kontakt już z tą wyższą jaźnią, która przychodzi do nas i to za pośrednictwem i matki, ponieważ jesteśmy w jej łonie, natomiast dostajemy informacje, które możemy już czytać. W jaki sposób czytać te sny w takim razie, bądź interpretować? No cóż, sny przychodzą w różnej postaci. Ja jestem tego przykładem, kiedy sny do mnie przychodzi od najmłodszych lat. W zasadzie od dziecka, które... I było to z tym może tak trochę dziwnie, tak? Ponieważ sama nie wiedziałam za bardzo, o co chodzi. I najczęściej jest tak, że w tym najmłodszym wieku nawet nie mamy do kogo odpowiedzieć, tak? Bo czasami te sny są bardzo niezrozumiałe, wręcz powiedziałabym fantastyczne. Jako rodzice nawet ciężko mają przebrnąć z taką sytuacją dziecka, ponieważ tak, albo to jest wybujała fantazja, natomiast jest to świat bardzo nierealny, tak? W związku z tym, jak interpretować? No dobrze, kiedy zna się osobę, przynajmniej jedną, z którym z zaufaniem można porozmawiać, powiedzieć, co się tam naprawdę dzieje w tej duszy, bo sny są najczęściej wzorowaniem tego, co w duszy gra. Tego, czego się boimy, tego, do czego chcemy dążyć, a nie potrafimy, tak? Więc czasami sny mogą się nam pojawiać w takiej formie jako strachu, jakiegoś lęku, czegoś, co się panicznie boimy. Często sny się bardzo długo i często powtarzają. Jeżeli jakaś sytuacja nie jest do rozwiązania na takim planie fizycznym, nie wiem, jak sobie z tym poradzić, często krążymy w tych snach. Są to jakieś labirynty. I w zasadzie wychodzenie z labiryntów, też miałam taki sen bardzo długo jako dziecko, w momencie, kiedy rozwiązanie następuje, czyli w takim świecie już fizycznym, kiedy wiem, co zrobić, kiedy już wiem, co jest jasne, wtedy wychodzę z tego labiryntu. I to jest eureka, po prostu dokonałam tego, bo dokonałam zmian w życiu. Dlatego na poziomie i dziecka, i u ludzi dorosłych występują różne właśnie sny, przeróżne. Zdarzają się takie sny, które przypowiadają. Czasami jest tak, że dzieci na przykład to, co przeżywają w głębi duszy, nie są w stanie powiedzieć, tak? Więc pokazane jest to w śnie, że na przykład kłóci się z kimś, bo naprawdę w realu nigdy by tego nie powiedziało. Ale jest to sposób reakcji, która umożliwia jakby rozwój tego dziecka. Czy my możemy uzyskać konkretną odpowiedź podczas snu? Czy możemy ależ oczywiście. W jakiś sposób przygotować się do tego śnienia? Do śnienia? Tak. No najprostszym sposobem po prostu przygotować coś do pisania przed snem. Położyć koło siebie, najlepiej pod poduszkę podobno. I jak już jesteśmy na tyle dorośli, jak już dzieci tak dorastają i chcą mieć podpowiedź, bo ja rozmawiam z własnym synem, który rzadko ma sen, ale jak już ma, to konkretny. I czasami widzi się przyszłość nawet, tudzież przeszłość w zależności, o czym chcemy, co chcemy doświadczyć, co chcemy się dowiedzieć. I powiem szczerze, że ja na przykładzie własnego syna, który miał może lat 5, ale bardzo szybko mówił,
Dowiedziałam się o takim bardzo dziwnym przekazie. To znaczy opowiadał mi sen bardzo tak powierzchownie może, ale mówi tak, wiesz co, mamo, śniło mi się, że jestem w Palestynie i chodzę z aniołami. No i wiesz, ja tak zaskoczenia do niego mówię, no dobra, okej, ja to wszystko rozumiem, a gdzie jest ta Palestyna? I on wtedy z uśmiechem, no mama, no ty nie wiesz. No i właśnie to jest to, że dzieci potrafią i one najszybciej i najwięcej łapią tych snów. To znaczy, jeżeli rodzic potrafi to uchwycić, że dziecko widzi w snach, broń Boże, nie wolno tego przerywać i mówić, że to jest zakazane. Ponieważ dopóki nie zamknie się ciemiączko u dziecka, dzieci mają najlepszy dostęp do wszystkich wiadomości z zewnątrz. Bardzo często one są jakby podpowiedzią dla rodziców. Ja na przykład, jak nie wiedziałam, jaką sytuację wybrać, chociaż już dorosła kobieta, czasami zapytam wprost, jak myślisz, tak czy tak? I nie wiem, jak on to robił, ale on od razu powiedział właśnie tak. Albo mu się przyśniło i to była ta podpowiedź bardzo trafna i wiedziałam, że niby dziecko, ale to jest ta intuicja, inne połączenie i on to wie. W jaki sposób w takim razie możemy odróżnić ten sen proroczy od takiego snu świadomego? To znaczy tak, często ludzie widzą sny bardzo różne, często czarno-białe, ale zdarzają też się sny kolorowe, jak ja to mówię. I te bardzo kolorowe, takie radosne, które człowiek czuje, że po wybudzeniu jest mi tak dobrze, jest mi tak rzeźko, jakby mi ulżyło, ubyło mi lat, rozwiązałam sytuację, to są te takie przepowiadające, że wszystko będzie dobrze. A prorocze? No proroczymi jest różnie, ponieważ prorocze, czy jakby czasami trzeba dopytywać, czy ten sen jest aktualny, na tej zasadzie, że to się wydarzy. W jaki sposób możemy dopytywać? No wybudzamy się, coś nam się przyśniło, jak się dopytać? No cóż, czasami jest tak, ja też mam często takie sny właśnie, że wybudzam się, nie wiem w ogóle, co to znaczy, bo takie wyrwane z sensu w ogóle, czy to przeszłość, czy przyszłość, czy to się dopiero wydarzy. Więc najprostszym jakby podpowiedzią jest usiąść, przemyśleć, przede wszystkim zapisać ten sen, ale bardzo dokładnie, czyli z datą, kiedy się śnił, dokładnie opisać, co się w tym śnie śniło, że tak powiem, jakie były realia. Natomiast to, co jest najważniejsze, jakie były moje własne odczucia. I te odczucia są bardzo ważne. Natomiast przed następną nocą, ja najczęściej, jeżeli nie znam rozwiązania, i bardzo mnie to intryguje, ponieważ na przykład widzę jakąś katastrofę i sama sobie zadaję pytanie, czy jestem w stanie cokolwiek zrobić, tak? Bo to czasami są katastrofy nie tylko taką skalę, taką, znaczy może takie społeczeństwo najbliższe, natomiast jakieś takie większe trzęsienia ziemi, cokolwiek, jakieś katastrofy, wtedy siadam przed snem i zapytuję jeszcze raz moją podświadomość, że bardzo proszę, aby w śnie została mi podpowiedziana dalsza część tego snu. I tak też się dzieje. Tak, i to wiem, że działa. Sama z tego korzystam, tak? Czy my mamy wpływ na nasze sny i czy powinniśmy się ich obawiać? Myślę, że nie. Ze snami trzeba umieć pracować. I ja mówię tak, że praca ze snem, odczytywaniem znaczenia symboli sennych, już od najdawniejszych czasów uczeni się tym zajmowali, Jung i wiele innych greckich i mistrzów, że tak powiem, tak samo i Eskimosi nawet. Nawet Eskimosi, a już nie mówiąc o Indianach, to może po polsku tak. W każdym bądź razie to, co się wiąże, to, co przychodzi w naszych snach, wiąże się z naszą podświadomością i dostajemy to w postaci różnych symboli. I z tymi symbolami trzeba pracować. Niekoniecznie każdy symbol jest związany tak jak w senniku, tak? Że oznacza konkretne rzeczy, tak? Więc każdy ma swoją własną symbolikę i najlepiej byłoby zapisywać sny, ponieważ symbole, które pojawiają się u jednego człowieka, niekoniecznie znaczą to samo u drugiego. Tak na przykład jak są senniki europejskie i na przykład egipskie, tak? I ta sama postać na przykład żaby u nas będzie jako przekleństwo, jakoś wiedźma, coś związane z czymś, co jest złe. Natomiast w senniku egipskim żaba to jest dobrostan, to, że jest życiodajna, przekaz niby płas, tak? Ale on daje życie. Więc są tak bardzo różne i różnorodne, tak samo jak i osoby, które przychodzą we śnie, osoby zmarłe. Dla jednych będą przestrzegały przed czymś bardzo złym, co się ma dopiero wydarzyć, a dla innych będą ochroną, to są ich przewodnicy. Czy w takim razie warto korzystać z tych senników? Ja mówię tak, że zawsze w sennikach są jakieś archetypy, tak? I ogólnie mówimy, że brudna woda, czysta woda ma jakieś znaczenie, ogólnie odnosi się do wszystkich. Natomiast ogólnie u każdej osoby ten sen będzie znaczył co innego. Więc ja bym proponowała prowadzić samemu sennik, na bazie którego robimy jakby własne analizy własnych snów. I
witam właśnie pani Agnieszka, która zajmuje się też hipnozą. Bardzo dobrze to działa właśnie z pracą ze snami, ponieważ w hipnozie możemy cofnąć się, wiadomo, do przeszłości. To, co zobaczyliśmy w śnie, może tak, nas poprowadzić. Prostsze, o, wiele prostsze, tak, ale wyśnić. Wyśnić możemy rozwiązania i na właśnie na zasadzie komunikacji z własną podświadomością dochodzimy do własnych lęków. I to, co najczęściej boimy się w śnie, mówi odwróć się i zobacz, co tam jest z tyłu. Ten lęk jest tylko taką przykrywką, tak, ale głęboko w środku jest podpowiedź. Sen nas prowadzi. Sen nas prowadzi, tylko sny nie u każdego od razu się pokazują, tak? Jest masa osób, które znam, które przychodzą i jak rozmawiam z nimi, to mówią, że one nic nie pamiętają, tak? Właśnie z czego to wynika, jeśli byśmy mogły ten wątek rozwinąć? To znaczy, ja sama dopytuję, dlaczego się nie ma snów i osoby mówią, a ja tak bym bardzo chciała i nie mam tych snów. Natomiast zdarza mi się tak, że po spotkaniu ze mną wie, to zapytaj podświadomość, żeby ci pokazała prawdę. Prawdę, tak? Natomiast i potem po następnym spotkaniu, no popatrz, tyle lat nie miałam snu, nagle mam. Nagle mam. Czyli jakieś otwarcie na komunikację. Jest, jak najbardziej, tak? Jak najbardziej. I dlatego mówię, że czasami ludzie nawet nie wiedzą, natomiast w ich dacie urodzenia gdzieś tam jest zapisane, że one faktycznie mają podgląd w te liczby, inaczej. W symbole, które się czysto pokazują. Tylko ty zadałaś pytanie, dlaczego ludzie nie śnią, tak? Tak. Jedni mówią tak, jak pytam wprost, dlaczego się nie śni, bo w zasadzie każdy śni, tylko nie każdy pamięta, tak? Podpowiedź jest prosta. Jedni mówią, że po prostu nie mają czasu, tak szybko zasypiają, że oni po prostu to, co się w realu dzieje, nawet się na tym nie skupiają. Tak. Praca, potem, żeby szybko usnąć i najczęściej zasypiają koło godziny 12, wybudzają się wcześniej. I myk polega na tym, że sny pojawiają się zaraz po 10, także w zasadzie przed 20, o, 22, tak? I to jest wtedy najlepiej, żeby się położyć, ponieważ te sny wtedy przychodzą. Są tak zwane jeszcze takie fazy snu i często ja tak przeważnie miałam, będąc dzieckiem, że bardzo się bałam, ponieważ sny potrafiły zrobić coś z moją psychiką na tej zasadzie, że się strasznie bałam, tak? No bo są sny różne. No właśnie, chciałam o to zapytać. Skąd koszmary? Skąd koszmary? No właśnie, to co przeżywamy wewnątrz jest pokazane właśnie w czasie snu, tak? Jeżeli na przykład boimy się, no powiedzmy, żab, tak? To najczęściej w śnie trafiamy do miejsca jak, nie wiem, piąta plaga egipska, tak? Same żaby gdzieś mnie tam latają za mną, tak? Jeżeli podświadomość nas tam kieruje, bo chce nam pokazać. Tak, dokładnie. Chce nam pokazać ten lęk, jaka jest baza tego. Albo na przykład wcielenie. Coś się stało takiego, że miałam styczność właśnie z takimi płazami. Coś sprawiło, że boję się ich, ale szukamy przyczyny. Dlaczego, tak? No i właśnie różne są metody pracy. Czyli sen w tym przypadku może być odzwierciedleniem naszego lęku. Tak? Oczywiście. To, co w śnie przekłada się. Natomiast mówię, to są tylko czasem symbole, ale są też pokazane sytuacje, w których coś się wydarzyło, a to, czego się boimy, jest tylko oznaką, jakby to był namiastka czegoś, tak? Więc no mówię, czasami choroby też można zobaczyć. Są takie specyficzne sny, które często mówią o chorobach, tak? Na przykład jakaś brudna woda zalewająca, chociaż woda najczęściej jest związana z uczuciem, tak? Natomiast jak ona jest mętna, jeszcze chodzimy w tej mętnej wodzie, no to możemy być gdzieś tam w podświadomości zakiełkować, a nuż trzeba uważać na coś, no przy takich zmianach pogody to w zasadzie to nie trzeba snów, tak? Że można infekcję złapać, natomiast są sny, które przepowiadają faktycznie. I ja mówię, no zmarli przede wszystkim mówią najwięcej. Czy w snach możemy się ze zmarłymi komunikować? Możemy. Możemy. Możemy się komunikować, ponieważ oni wtedy mają najlepszy dostęp do nas. Nie na jawie, tylko właśnie. Jak zadasz pytanie, a jeszcze czujesz, że jest ci ta pomoc bardzo potrzebna z tamtej strony, kogo bardzo kochałeś, a odszedł, to wtedy przychodzi. Przychodzi i podpowiada rzeczy, których byśmy sami nie wymyślili nawet. Często jest tak, że w śnie właśnie dusze z tamtej strony, które nie załatwiły pewnych rzeczy, w tym momencie jeszcze odchodząc z tego planu ziemskiego, przekraczając tą barierę, jak jeszcze nie dokończyły pewnych rzeczy, przychodzą specjalnie powiedzieć. To by się zgadzało, bo mojej mamie często się właśnie śni babcia, która upomina się o to, żeby dać na wsze. I zawsze, no tak. Kiedy jej się zapomni, babcia się w odpowiednim czasie, w odpowiednim momencie, babcia już jest. Się przyśni. Tak jest, babcia się przyśni, babcia już jest. Natomiast mówię... Czy tych zmarłych należy się obawiać? Nie. Nigdy. To znaczy, ja zawsze powtarzam zdanie mojej babci, która mnie wychowała, już nie żyje. Dziecko, ty się nigdy nie bój zmarłych, ponieważ oni ci nic złego nie zrobią, bój się żywych.
Musi, żeby. I dlatego ja, przejmując po niej tą schedę na temat, nigdy się nie boję, natomiast nawet jak są zmarli, którzy no już są zmarli, a jeszcze nie odprowadzeni, że tak powiem, na cmentarz, właśnie nigdy się nie boję. Jest taka stara tradycja, że jak ktoś umiera i jest w trumnie, musisz dotknąć jego buta, wtedy się już niczego nie będziesz bał. Niczego się nie będziesz bał. To się sprawdza, sprawdziłam. Nie ma mocnych. Zaproponujemy Państwu to doświadczenie. Natomiast ja chciałam się Ciebie zapytać, w której fazie snu powinniśmy wstawać, by czuć się wypoczętym w takim razie? Czasem tak jest, że śpimy długo, jesteśmy niewypoczęci, śpimy krótko, wypoczęci. Od czego to zależy? To znaczy, naukowcy mówią, że wystarczy nam tak regularnie 8 godzin snu. Tak? Wiadomo, że życie jest teraz tak szybkie, że czasami skracamy kosztem pracy, tak? Czasami musimy coś przesuwać. Natomiast ja mówię tak, jeżeli ustawimy regularny zegarek do spania, to wtedy powija się najwięcej snów, najwięcej podpowiedzi i najlepiej zasypiać przed tą 22. Natomiast mówi się często tak, że śni mi się, śni końca nie widać, tak? Albo czasami prześmie całą noc i w ogóle nie mam snu. Więc jeżeli nas coś wybudza w śnie, że tak powiem, no na przykład ktoś chodzi, ktoś się tłucze, że tak powiedzmy, najprostszy przypadek, więc się wybudzamy. Ucieka nam sen, tak? Więc jeżeli chcemy zapamiętać sen, szybko zapisujemy, ale ja mam tak, że zapiszę, kładę się i sen idzie dalej, tak? Więc może być w drugą stronę. Możemy też poprosić o to, żeby nam się ten sen przypomniał. Może być, tak? Może być, dośnił. Natomiast ja czasem mam tak, że zapomnę po prostu zapisać, chociaż wiem, coś mi się śniło, ale jest taka sytuacja, którą robię w dzień, nawet jak nie zapiszę snu. I nagle się pojawia takie, przecież to mi się śniło. I wtedy siadam, dopisuję. Natomiast ja mówię, często ucieka. Ucieka sen, więc mówię, pierwsze zacząłem, otworzysz oczy, szybko, jakby wróć pamięcią, kontroluj to, co się dopytuje często zamkniętymi oczami, co to ma oznaczać, co mi się to, po co mi się to śniło. I wtedy jakby odtwarzam sen jeszcze raz. Więc jest to bardzo ważne. Od widza, jak interpretować sny erotyczne? O, no to często się pyta. To są najczęściej sny, które... No właśnie, to są marzenia. To są marzenia, które no może jak czasami się nie spełniają w realu, no to podchodzą właśnie w czasie snu. To są, ale uwaga, teraz osoba, która jeżeli jest seksualna i ta druga osoba się śni, to najczęściej ta osoba też myśli o niej. Sny się przyciągają. Jest taka zasada, że sen u jednej osoby, jeżeli się śni, to ta osoba, która się pojawiła śnie, też myśli. Więc jeżeli nawet nie śni, to myśli. No więc śnić jak najwięcej. Jak interpretować sny, w których przenosimy się w czasie? No i bardzo dobre pytanie, ponieważ takie miałam ostatnio, przeniosłam się w czasy króla Artura. I bardzo ważne, ze świadomością taką, jaką mam teraz. I osoby, które tam spotkałam, są też z jakiejś bliskiej mojej przeszłości. I nawet te osoby, które znam tylko z Facebooka, powiedzmy, tak? Miałam zagwózdkę, że to tak, to dość poważną. Co z tym zrobić, tak? Jak usytuować wiek XVI, teraźniejszość i połączyć to razem? I powiem jedno, no mam takiego bardzo dobrego nauczyciela, Lucis, to jest Rosjanin, ale bardzo dobrze tłumaczy sny i on mnie tego uczył. I wyjaśnił mi ten sen. Mówi tak, ponieważ długo myślałem, sam medytował nad tym snem. Co ma król Artur wspólnego? Co ma król Artur wspólnego? Ja i teraźniejszość? No może do smoka przybył, prawda, Wawelskiego, który się schował w pieczarze i tam skamieniał, albo padł, nie wiem. Pewnie nie chciał go ożywiać. Natomiast... Myślę, że nawet niepotrzebnie. Natomiast wytłumaczył ten sen. I to jest bardzo ważne dla osób, które widzą przeszłość, przyszłość, tak? W jednym jasno widzą można sny. Jasno widzieć w snach. Można, to jest tak. Jasno widzisz sny, tak? Wytłumaczył to w bardzo prosty sposób i mówi tak, że tym właśnie trzeba się kierować. Jeżeli przenosisz się w inny czas, szczególnie w przeszłość, tak? I widzisz sama siebie. To jest tak, jak twoje ciało, można tak wytłumaczyć, twoje ciało wychodzi z ciała fizycznego, tak? Dusza. Dusza opuszcza ciało fizyczne na ten moment snu i przenosi się w tamte czasy, a tylko dlatego, ponieważ jest to jakby wchodzisz w kreację, w życie przodków. I niezależnie, czy oni żyli w przeszłości z króla Artura, czy później, te czasy linearne powstają, tak? One są cały czas, tak. Więc jest pokazane jakby któryś z naszych przodków, który pokazuje wskazówki. Jeżeli myśmy to robili, to ty też potrafisz. To są wskazówki na całe życie. Podpowiedzi. Tak. Podpowiedzi, więc król Artur, jak najbardziej, Kamelot. Super, dziękuję Ci bardzo. Dziękuję bardzo. Już wiesz, dlaczego sny i ich interpretacja jest taka ważna. Wierzysz w sny? Porozmawiajmy o tym.
Podziel się swoimi snami w komentarzu, gdzie nasza specjalistka, dzisiejszy gość od jasnowidzenia w snach, Edyta Cieślik, odkoduje dla Państwa najbardziej zagadkowy sen. Dziękuję Państwu za obecność i już zapraszam na kolejny odcinek tylko na antenie TVT. Do zobaczenia.